Świadomość jest rzeczą fascynującą, ponieważ jeszcze w latach 70. to w ogóle biolodzy się tego nie czepiali. Uważano, że to jest wyłącznie filozofia. W tej chwili istnieją jak gdyby trzy wielkie nurty. Neurobiolodzy, psycholodzy kognitywni i neurofilozofowie, którzy zajmują się tym problemem w sposób mniej lub bardziej naukowy. Świadomość jak na razie, ja ją traktuję jako najwyższy taki stopień rozwoju materii. Jak się przypatrzymy, jak to wyglądało, życie na Ziemi, to życie na Ziemi można było podzielić na takie cztery etapy. To jest podział zresztą, który zaproponował Wilson. Mianowicie przez pierwszy miliard lat w ogóle niczego nie było. Potem się wytworzyły komórki, ale komórki nie posiadające jeszcze jądra komórkowego. Potem następny miliard, żeby potrzebny był na stworzenie jądra komórkowego i możliwość uporządkowanego przekazywania informacji genetycznej. Dopiero od trzeciego miliarda istnienia naszej planety zaczęły się robić twory wielkokomórkowe i na końcu tego trzeciego miliarda pojawiło się coś, co można nazwać jako nową jakość, mianowicie świadomość typu ludzkiego. Bo prymitywne formy świadomości, to one istnieją na różnych szczeblach rozwoju świata zwierzęcego. Każdy, kto miał psa czy kota, wie, że jakąś świadomość te zwierzęta posiadają. Natomiast pełna świadomość jest cechą, którą posiadają tylko dwa gatunki, które dawniej zaliczano do gatunku pan i homo, czyli szympans i człowiek, a w tej chwili szympansa niektórzy próbują klasyfikować razem z człowiekiem. Skąd my możemy powiedzieć, jakie mamy prawo mówienia, że taki szympans albo człowiek ma świadomość? No człowiek to jest introspekcja, ale szympans? Otóż jest pewien test, który można przeprowadzić, jeżeli się da odpowiednią definicję świadomości. Taka definicja, która mnie wydaje się sensowna, to jest to, że świadomość polega na tym, że trzeba sam rozpoznać siebie jako mnie samego. Po prostu bierze się zwierzę, zapoznaje się to zwierzę z odbiciem w lustrze, a już zwierzę zwykle reaguje na to tak, jakby to było obce zwierzę. W tym momencie, kiedy już to zrobimy, to wtedy temu zwierzęciu robimy jakiś coś takiego, żeby to zwierzę mogło zobaczyć to tylko w lustrze. Najlepiej namalować dużą, czerwoną plamę na czole. Jeżeli to zrobimy psu, kotu czy gibbonowi, to zwierzę nie zareaguje. A szympans zacznie natychmiast trzeć czoło. Szympans wie, że to jest jego odbicie. Szympans się zorientował, że on jest właśnie tym przedmiotem i w ten sposób jakoś pokazuje swoją osobowość. U ludzi, proszę Państwa, to tak wygląda, że bardzo małe dzieci nie mają świadomości tego typu i bardzo małe dzieci nie rozróżniają siebie w lustrze. I tu jedyna anegdotka, jaką powiem o moim wnuku, to było to, że kiedy miał jakieś 14 miesięcy, myśmy mieli takie duże lustro w szafie w domu, koło którego on przebiegał, jak u nas był na weekendy i zawsze mówił dzidzia, dzidzia i bieg dalej. Aż kiedyś właśnie staje, patrzy, zaczyna mówić piórek. Odkrył on się tak, on odkrył, że to jest on i powie dalej oczywiście, ale to jest bardzo piękne dla neurobiologa widzieć, jak świadomość rodzi się właśnie w takiej małej istotce. Te funkcje, prawda, są o tyle ważne, że one determinują osobowość człowieka, a ich zaburzenia, one uniemożliwiają prawidłowe myślenie i odbierają nam naszą osobowość. My będziemy mówili o tych zaburzeniach, ale oczywiście musimy też coś powiedzieć o samej funkcji. A przede wszystkim jest to takie fundamentalne pytanie, czy świadomość ma podłoże materialne? Otóż to już starożytni, to jest ważne pytanie, dlatego, bo to nie chodzi w tej chwili o ideologię, ale przede wszystkim jest praktyczne, prawda, bo jeżeli, prawda, powiem, że jest podłoże materialne, no to w jakiś sposób możemy zaburzenia świadomości korygować stosunkowo skutecznie. A więc o tym materialnym podłożu chorób psychicznych to już starożytni Grecy, jak powiedział Hipokrates, prawda, on już sądził, prawda, że prawidłowe funkcjonowanie umysłu zależy od funkcjonowania czy równowagi czterech fluidów, krwi, flegmy, żółci żółtej i żółci czarnej, prawda? W średniowieczu też nie było tak źle, to znaczy część osób twierdziło, że są takie materialne podłoże, tu właśnie mają Państwo obraz Boscha, to jest właśnie usuwanie kamienia szaleństwa, prawda, z mózgu, więc był kamień szaleństwa, który tutaj był, ale w większości wypadków oczywiście uważamy, że opętanie to jest sprawa diabelska. Natomiast bardzo wiele dla naszego myślenia to zrobił Kartezjusz, prawda, który sądził, że istnieje dualizm duszy i ciała, prawda, dusza jest niezależna od mózgu, działa, prawda, mózg działa jak automat, prawda, i ten sposób myślenia, w którym dusza jest poza mózgiem i jedynym punktem, w którym się kontaktuje, to jest szyszynka. Ja się oczywiście nie będę tutaj mówił, czy dusza istnieje osobno, czy istnieje tylko w ciele, prawda? Ale w każdym razie wiemy, że dusza nie ma szansy
na wykazanie swojej obecności, jeżeli nie ma mózgu. A wszystkie drogi między zmysłami a świadomością i pomiędzy świadomością a motoryką, bo to jest tak samo ważne, nie jest tylko ważne, że my coś wiemy, ale tak samo, że to możemy zastosować, one biegną poprzez taką część mózgu, która tu się nazywa wzgórze, prawda? I po prostu, jeżeli to wzgórze zostanie uszkodzone, to wtedy to jest trwała śpiączka, trwała koma. Te funkcje, jak już raz powiedziałem, funkcje poznawcze, zwłaszcza pamięć i świadomość, one determinują osobowość człowieka, a te funkcje poznawcze właśnie umożliwia mózg. Ten mózg się bardzo rozwijał od dawna, prawda? To tak, jak się zwiększały wymiary, od rekina do człowieka upłynęło 400 milionów lat, żeby ten mózg niepomiernie się zwiększył. A wielki skok był pomiędzy małpą a człowiekiem. Ostatnie 3 miliony lat to była kwestia niesłychanie szybkiego rozwoju mózgu. Czterokrotnie mózg zwiększył swoją objętość, prawda? Nawet jak na ewolucję ssaków, która jest szybka, to było zawrotne dość tempo, prawda? Oczywiście im mózg jest bardziej rozwinięty, tym bardziej są rozwinięte te funkcje poznawcze, prawda? A mózg nasz, tu są rzeczy, z którymi się sprzeczamy, na przykład z panem Narkiewiczem. Ja sądzę, że mózg nasz już doszedł prawie do kresu do tego, co mógł zrobić. Dlaczego doszedł do kresu? No z jednej strony wymiary czaszki, no po prostu dopóki paniom nie zaczną szalenie rosnąć wszerz miednice, czego nikomu nie życzę, to po prostu to już jest tyle, ile prawda miednica puści głowy, czyli już nie możemy, czaszka, wielkość czaszki determinuje. Poród u człowieka w tej chwili jest i tak zjawiskiem już zdarzeniem bardzo krytycznym, bardzo trudnym. Zwierzęta rodzą bez trudu. U człowieka jeszcze do XIX wieku poród był zawsze ryzykownym zdarzeniem ryzykownym dla życia. Mają pewne nowe obszary, szczególnie rozwijają się pewne stare obszary. Mają swoiste szlaki mózgowe i właściwie, a to, co tak nas bardziej różni nasz mózg, to jest to, że nasz mózg jest wyposażony w mowę, że my po prostu jesteśmy w stanie skonstruować sobie taki system przekazywania informacji, który jest semantyczną mową. To nie są krzyki ostrzegawcze, które mamy u ptaków, ale właśnie mamy tę mowę. Ten mózg jest tak samo szalenie pracowitym narządem, prawda? On zużywa bardzo wiele energii, przede wszystkim na generowanie sygnałów nerwowych i dlatego średnio, prawda, tkanka mózgowa pobiera 9 razy więcej tlenu niż inne tkanki. Przepływ 15% całej krwi, jaką przechodzi przez organizm, przechodzi przez mózg, a więc to jest 7 razy więcej niż przeciętnie, prawda? I 1/3 genów, które są zawarte w naszym genomie, służy wyłącznie do kodowania białek w mózgu. 100 miliardów neuronów, każdy mówi 100 miliardów, ale do tego dochodzi z 800 miliardów komórek glejowych, prawda? Rozbudowany, chociaż jak mówiłem, ledwie widoczny system naczyń krwionośnych, ale jednak wystarczających. I to, że funkcje psychiczne mózgu są ściśle zlokalizowane, czyni z naszego mózgu to narzędzie niesłychanie przydatne do walki o byt. I właściwie, do czego mózg służy? Mózg naprawdę jest narzędem do przeżycia. Mózg nie jest zainteresowany wieloma własnymi rzeczami i dlatego na przykład nie ma receptorów bólowych, możemy robić na otwartym mózgu. Mózg jest tak skomplikowany, że właściwie bardzo trudno jest mówić o mechanizmach jego funkcjonowania i paradoksalnie o funkcjach mózgu my więcej wiemy z badania mózgu uszkodzonego i tu wielkie zasługi mają z jednej strony XIX-wieczni neurochirurdzy, a z drugiej strony przypadki losowe. Taki klasyczny przypadek losowy to było to właśnie jak stwierdzono, że uszkodzenie kory mózgowej, odcięcie płatów skroniowych trwale zmienia osobowość. Tak samo zresztą płatów czołowych. I taki przykład, który wszyscy znają, to jest przykład Finiasa Gage'a. To był robotnik kolejowy, który przybijał, stracił kawałek mózgu. Jak to się stało? To był właśnie ten Finias Gage, który był takim majstrem kolejowym i był miłym, wesołym chłopcem do czasu, kiedy nie zdarzył mu się wypadek. Ten stempel wyleciał w momencie, kiedy wybuchł niespodziewanie ten nabój dynamitowy. Przeleciał przez policzek, uszkadzając kość jarzmową Finiasa, przeleciał przez mózg, wyrywając kawałek mózgu, przebijając czaszkę i wylądował kilka metrów dalej. Finias Gage nawet nie stracił przytomności wtedy. Natomiast całkowicie zmienił się wtedy jego charakter. Stał się chamem, grubiańskim, obscenicznym. No, żył jeszcze dość długo, prawda, ale to już nie był ten człowiek. Drugim takim przypadkiem zupełnie nowym, to połowa XX wieku, pacjent Harry M. cierpiał na nieuleczalną epilepsję. Ponieważ było tych kilka epizodów padaczki dziennie, zdecydowano się na zabieg odcięcia ogniska
epileptycznego od innych miejsc mózgu i po prostu przeprowadzono właśnie operację. Operację, która miała zrobić mu lobotomię skroniową. I co zrobiono temu? Tak, to jest normalny mózg, prawda? To tu haremu M, prawda? Wycięto taki duży kawałek i rzeczywiście co się stało? No, padaczka doskonale znikła, ale zniknęła dokładnie razem z pamięcią. HRM, pamiętając wszystko, co było przedtem, nie jest w stanie do dziś dnia, bo on jeszcze żyje, zapamiętać sobie rzeczy, które mu się w tej chwili zdarzają. On po prostu przychodzi na osoba o miłym charakterze, wyższym niż normalnie współczynniku inteligencji, chętnie współpracuje. Napisano o nim olbrzymią liczbę prac zresztą i on zawsze tylko jak się wyjdzie, spokój się przychodzi, to HRM znowu wita radośnie, przedstawia się i zacznie od początku. Szok, jaki przeżywa codziennie teraz, to jest to, kiedy przychodzi do łazienki, staje przed lustrem i zamiast tego kruczo-czarnego młodego człowieka widzi siwego starca. Wobec tego nie wie, co się stało, jest w szoku, ale na szczęście, jak wychodzi z łazienki, zapomina o tym, prawda, i następny szok dopiero na drugi dzień się robi, prawda. Proszę Państwa, ta aktywność mózgu zmienia się na przykład w różnych chorobach psychicznych. W psychodzie maniakalno-depresyjnej na przykład, tu normalny człowiek w momencie, kiedy jest w depresji, to właśnie ta aktywność mózgu jest stosunkowo niewielka. Jest bardzo mało żółtych czy czerwonych plamek. Ale psychoza maniakalno-depresyjna daje potem fazę manii. W fazie manii w przeciągu jednego dnia nagle ten mózg jest bardzo silnie pobudzony. I to po pewnym czasie znowu znika. Czyli, że aktywność mózgu jest niewątpliwie zmienia się w czasie różnych chorób psychicznych. I to jest to, że ta aktywność umysłowa tak samo pobudza pewne miejsca w korze mózgowej. I my to możemy badać. To akurat nie były badania nad mową. I okazało się, że kora jest przy różnych czynnościach związanych z mową są aktywowane różne części kory, prawda? I my w tej chwili z takich badań mniej więcej wiemy już, że w korze mózgowej znajdują się pewne obszary, które są odpowiedzialne za pewne czynności psychiczne. Tu mamy korę motoryczną, tu mamy wrażenia zmysłowe, za patrzenie są odpowiedzialne pewne obszary. Tu jest coś, co powiem, rozsądek. To jest właśnie kora przedczołowa. To jest, prawda, ten obszar, który zmarła niedawno Patricia Golden-Racic nazwała właśnie takim central executive, główna centrala sterująca mózgiem. Kłopot polega na tym, że mózg ludzki jest bombardowany straszną ilością informacji. Te informacje, które dochodzą z zewnątrz za pomocą narządów zmysłu, napływają z szybkością około 1000 megabajtów, 1 gigabajta na sekundę, prawda? Natomiast sam mózg działa bardzo wolno i ta percepcja idzie z szybkością 100 do 300 herców, prawda? Więc to jest naprawdę powoli. Potem, jak już to się skonsoliduje, to znowu jest wysłane szybciej, chociaż znacznie wolniej. Gdybyśmy mieli komputer taktowany na 100 herców, to byśmy zwariowali zupełnie, prawda? To już lepszy byłby taki kręciołek do liczenia. Mimo tego, że mózg pracuje tak powoli, on w zadziwiający sposób wyłuskiwuje istotne informacje ze środowiska i potrafi je wykorzystać. I to jest prawdopodobnie wynikiem specjalizacji właśnie tych różnych części kory mózgowej. I dzięki temu one, a przede wszystkim to, że kora mózgowa potrafi od razu wstępnie wyselekcjonować, które rzeczy są dla organizmu ważne. A poza tym druga ważna rzecz, że są mechanizmy pamięci, w związku z tym my pewne rzeczy pamiętamy i dzięki temu pewne rzeczy możemy sobie szybciej opanować. Na przykład chociażby prosta historia, że pamiętając długie numery telefoniczne, ja już nie muszę pamiętać, że jak jest Warszawa, to jest 4822, bo to już jest jedna jednostka informacji, prawda? Dopiero potem ten szczegółowy numer idzie dalej. Teraz te ślady pamięciowe są tworzone w mózgu, prawda? I to można dobrze obserwować. Mamy taki test. Pokazujemy obraz, prawda? A następnie pokazujemy po upływie pewnego czasu albo obraz inny, albo obraz taki sam. I badany musi nacisnąć odpowiedni guzik, czy obraz jest taki sam, czy obraz jest inny. I teraz cała zabawa w tym teście polega na tym, że to opóźnienie tego obrazu może być różne. Albo natychmiast pokazujemy, albo po 8 sekundach. No i teraz pokazujemy obraz, przez 400 sekundy, prawda? I w czasie tego mózg jest troszkę zaktywowany, oczywiście, bo obserwuje. I teraz następny obraz pokazujemy po upływie 1/100 sekundy, prawda? I proszę zobaczyć, nie ma żadnej różnicy, prawda? Mózg po prostu tutaj naciska czy nie naciska, pracując z taką pamięcią, jak gdyby tą chwilową sekundę. Ale jeżeli już trwa to 8 sekund,
to proszę zobaczyć, jak mózg się aktywuje. Bo mózg musi sobie stworzyć ten ślad pamięciowy i go przetrzymać przez 8 sekund. I od razu widzimy, że ten mózg jest silnie zaktywowany w tym czasie. Ta interakcja sieci neuronalnych pozwala właśnie na skuteczną pracę mózgu, a ta skuteczność właśnie, jak mówiliśmy, przez to, że jest ważne, że potrafimy wybrać sygnały specjalne. To, że twarz jest oglądana specjalnie, no to dlatego, bo są specjalne części kory. A więc to jest umiejętność poznawania twarzy jest dobrym przykładem tego, że sygnały, które są potencjalnie ważne, mózg traktuje w specjalny sposób, prawda? No bo dlaczego? No twarz, prawda, to jest jedna, prawda, z trzech takich rzeczy, po których odróżniamy człowieka. Prawda? Twarz, sylwetka na odległość i głos po ciemku, albo jak nie widzimy, prawda? Otóż obiektywnie różnice między twarzami są naprawdę malutkie. I to najlepiej widać, jak na przykład przechodzimy do innej rasy, prawda? Na początku, pamiętam, jak zacząłem pracować w Stanach Zjednoczonych, wszystkie panie w zwierzętarni były dokładnie takie same, z tym, że jedna, po chwili się orientowałem, że ma czerwoną perukę. To była jedyna różnica, jaką widziałem, prawda? Natomiast, prawda, ponieważ te różnice są niewielkie, to one muszą być szczególnie dokładnie obrabiane, prawda? No ale oczywiście normalnie się nie opłaci tak nad każdym szczegółem zastanawiać, no bo wtedy nasz wolno pracujący mózg niewiele by zrobił. I teraz, ale normalnie twarz to jest coś takiego, że jak my rozmawiamy, to twarz jest ustawiona pionowo, twarz jest dobrze zorientowana. I chodzi, że mamy przedmioty w ten sposób zorientowane, no to my je rozpoznujemy jako twarz i zaczynamy obrabiać szczegółowo, prawda? Natomiast jeżeli twarze są ułożone w inny sposób, to mamy kłopoty z rozróżnieniem. I proszę Państwa, ci rodzice, którzy mają dzieci, zwłaszcza dwójkę lub więcej, bardzo często mówią, ach, oni są tacy różni, ale jak śpią, to wyglądają tak samo. Wyglądają tak samo, bo jak śpią, to twarze są ułożone poziomo i w związku z tym są twarze obrabiane jako obraz. I to samo dotyczy tak samo pisma, prawda? Tu jest tekst, prawda? Wszystkie informacje, jakie są potrzebne, są tutaj zawarte. A tekst oczywiście jest pytaniem do Państwa, prawda? Ale jeżeli Państwo nie mają dość, to jeszcze będzie trochę trwało, bo teraz musimy powiedzieć tak, jest teoria neuronalna. Mózg rzeczywiście działa przez to, że w mózgu są neurony i Ramonika Hall, właśnie pięknie, zresztą laureat Nagrody Nobla, pierwszej nagrody z neuroscience, jakbyśmy powiedzieli, on właśnie opisał, jak on to uwielbia oglądać te nowe neurony i że sądzi, że być może tutaj w tych dendrytach gdzieś uda się złapać ukrytą myśl. On wcale nie był tak daleki od prawdy. Komórka nerwowa jest dość złożonym tworem, o którym nie będziemy tu specjalnie dużo mówić. Ważne jest to, że tu na zakończeniu, gdzie łączy się z drugą komórką, jest synapsa. To połączenie między jednym a drugim nazywamy synapsą, prawda? I tutaj się odbywa proces, prawda, uwalniania substancji zwanej neuroprzekaźnikiem. Ta substancja jest uwolniona pod wpływem impulsu elektrycznego, który biegnie przez nerw, uwalniana, trafiając pewnie receptory i potem znowu w jakiś sposób pośrednio albo bezpośrednio będzie powodowała pobudzenie następnego neuronu. To jest bardzo ważne, bo właśnie prawidłowe myślenie i inne funkcje mózgowe zależą od prawidłowego przekaźnictwa synaptycznego, a to jest, że tak powiem, ten locus minoris resistentiae, to jest miejsce słabe, tu możemy na przykład interweniować lekami psychotropowymi. Na każdy sygnał nerwowy biegnie właśnie poprzez synapsy. Na każdym neuronie istnieje bardzo wiele takich synaps hamujących, pobudzających. One wykorzystują bardzo różne neuroprzekaźniki. No i to na razie jest tyle to, co powinniśmy tutaj wiedzieć. Bo teraz chcemy wreszcie powiedzieć, że ta wielka złożoność mózgu czyni go podatnym na uszkodzenia. I szczególnie groźne typy uszkodzeń, jakie mamy, to są nieprawidłowości mózgu prowadzącego rozwojowe, które prowadzą do wadliwego wykształcenia mózgu oraz zmiany neurodegeneracyjne, zwłaszcza związane z wiekiem, czy występujące w późniejszym wieku, które prowadzą do wymierania komórek nerwowych. Ale istnieje tak samo wiele innych jeszcze przyczyn, także tych przyczyn jest wiele. Te, które są na czerwono, to my je potem omówimy troszeczkę dokładnie. Niedorozwój umysłowy, złe wykształcenie neuronów wynikające z różnych przyczyn. Niedorozwój społeczny, to są taka wczesna deprywacja, o tym chciałem powiedzieć, bo o tym się właściwie stosunkowo mało mówią neurobiolodzy. Oczywiście niedokrwienia, prawda, tak jak udary, infekcje wirusem HIV, prawda, które powodują uszkodzenia mieliny. To jest dość ciekawy typ otępienia, dlatego, bo ten typ otępienia jednak może być odwracalny. Intensywne leczenie przeciwwirusowe odwraca uszkodzenia kognitywne spowodowane HIV. Schizofrenia, które jest zaburzeniem tworzenia połączeń, starość, w której dochodzi do apoptozy,
otępienia naczyń pochodnych i choroba Alzheimera, gdzie mamy przyspieszoną apoptozę. Nie do rozwój umysłowy, prawda? To jest straszna rzecz, prawda? Ona, to jest tragedia głównie dla rodziców, dlatego, bo część osób z niedorozwojem umysłowym właściwie tego nawet nie odczuwa. Co jest rzeczą ciekawą, to jest to, że charakterystycznym objawem jest złe wykształcenie kolców synaptycznych, czyli tych miejsc, na którym, jeżeli Państwo potem pamiętają, tam mieszczą się właśnie synapsy. Tu w normalnym, w mózgu normalnego niemowlęcia, zresztą nie było zupełnie normalne, bo to jest tak samo sekcyjny materiał, ale w kamieni bez niedorozwoju, prawda, widzimy, jak są bogate te kolce synaptyczne i jakie tutaj słabości mamy, prawda, w mózgu noworodka, prawda, które zmarło, a które miało właśnie niedorozwój umysłowy. Prawda? Niektóre z przyczyn mogą być to wrodzone choroby, czasami możemy z tym walczyć. Na przykład ta nieloketonuria będzie powodowała złe wykształcenie neuronów, ale jeżeli się tylko zorientujemy, że jest nieloketonuria, to przez stosowanie normalnej diety, odpowiedniej diety, możemy doprowadzić do tego, że będzie bez kłopotu dziecko się rozwijać. Są choroby wirusowe przeżyte w ciąży, na przykład różyczka, płodowy zespół alkoholowy. No nic dziwnego, jeżeli dzieciątko, właściwie płód kąpie się w alkoholu przez parę miesięcy, to te neurony nie mogą się dobrze rozwijać. Tak samo niekorzystne czynniki środowiskowe we wczesnym dzieciństwie też mogą doprowadzić do takich rzeczy. Ale proszę Państwa, tu chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te dzieci z niedorozwojem, to ten niedorozwój umysłowy, prawda, to jest wyrażony niskim IQ, to wcale nie znaczy, że takie dzieci nie mają emocji, że takie dzieci nie przeżywają, prawda. To nie tylko uszkodzenia jak indziej i my tym ludziom możemy pomóc. Bo, proszę Państwa, tacy ludzie mają swoje nadzieje, prawda, mają swoje marzenia, trzeba im stawiać wyzwania, mają sukcesy, prawda, i to jest nasz obowiązek, żeby właśnie koło takich ludzi nie przechodzić obojętnie. Druga sprawa to jest niedorozwój społeczny. To jest rzecz, o której się koło mało mówi, prawda? Ale są to nieprawidłowości myślenia, zwłaszcza uniemożliwiające dobry kontakt społeczny, dobry kontakt z innymi ludźmi, prawda? W krytycznych okresach rozwojowych. I to jest rzecz dość istotna, takie badania, które powodują to, że czegoś brakuje. Otóż najłatwiej jest to badać u zwierząt i to się nazywa deprywacją, prawda? I to było zresztą prowadzone takie badania, na przykład właśnie w Warszawie przez pana profesora Żernickiego w Instytucie Nęckiego, prawda? To powoduje to, że na przykład złe, jeżeli tu było akurat nie chodziło o króliki, które były deprywowane, brak światła. Kontrolny królik miał znowu te kolce synaptyczne, okej, a królik, który miał oczy zasłonięte, no to miał tych kolców znacznie mniej. Było to znacznie gorzej. I co jest ciekawe, robiono takie badania, że i stwierdzono, to nie jest tylko takie intuicyjne, że osobowości i zdolności poznawcze człowieka wykształcają się prawidłowo wtedy, jeżeli jest prawidłowy kontakt z innymi ludźmi od razu po urodzeniu, a przede wszystkim chodzi oczywiście o kontakt z matką, prawda? Fizyczny i emocjonalny kontakt jest bardzo potrzebny. Były takie bardzo ciekawe badania szwajcarskiego psychologa pracującego w Ameryce, René Spitz. Otóż René Spitz po prostu porównywał, jak rozwijają się dzieci, które rodziły się w więzieniu kobiecym i w tym więzieniu był żłobek i matki przez parę godzin dziennie mogły się opiekować tymi dziećmi. I porównał te z dziećmi, które były w domu dla podrzutków. I tam one były chowane przez fachowy personel pielęgniarski. I okazało się, że różnica była kapitalna. Te dzieci, tych przestępczyń, jednak chowane z matką, rozwijały się bardzo dobrze. A te dzieci inne nigdy nie były normalnymi członkami społeczeństwa. Jedna sprawa, że one były hodowane w bardzo rygorystycznie hodowane, nie chowane w rygorystycznych warunkach, oddzielone od siebie ściankami łóżeczka i tak dalej, i tak dalej. No strasznie, co wtedy wymyślano. Następną taką wielką przyczyną zaburzeń poznawczych u młodych ludzi w średnim wieku to jest schizofrenia. Ona dotyka około 1% populacji, a więc nie jest to choroba. Nie jest to choroba mała. Do połowy zeszłego wieku wymagała dożywotnich hospitalizacji, no ale w tej chwili są leki antypsychotyczne i one pozwalają coś mówić. Ja będę trochę mówił o lekach, ja się trochę boję, żebym nie powiedziano, że jestem w lobby, prawda, nie lobbuję dla firm farmaceutycznych, ale co jest ciekawego ze schizofrenią? Ze schizofrenią ciekawe jest to, że możemy wejść w świat schizofrenika, ponieważ schizofrenicy bardzo często albo piszą, albo malują. I tu właśnie jest taki właśnie Brian Charley, który jeszcze w 1991 roku,
kiedy był na lekach psychotropowych, na neuroleptykach, no i namalował swój autoportret. Ale potem odrzucił leki, ale ciągle malował. I tutaj właśnie to jest 4 dni po rzuceniu leków, prawda? Mówi, że jest paranoidalny, czuje jakieś inne rzeczy, on opisuje to sobie, robi sobie takie wielkie, zajęcze ucho, że on jest czulej słyszy niż tego, czulej słyszy ludzkie głosy. Dalej, parę dni później, zaczyna się coś innego, zaczyna się to, jakaś siła zewnętrzna każe mu rzucić palenie, prawda? Prawda? A z drugiej strony mówi, że stoi taki samotny na wielkiej scenie, jest przedmiotem drwin. Dalej, prawda, tu się przedstawia jako tarcza do strzałek, prawda, do darców, prawda? Znowu, prawda, co ważniejsze, on traci język, jak twierdzi, nie może się bronić. On traci język, ale potem okazuje się, że jego mózg według niego zaczyna sam coś mówić, prawda? On to rysuje, ten mózg, jako takie olbrzymie usta, prawda? I on nie może się przeciwstawiać temu, że wysyła teraz bezpośrednio ze swojego mózgu wszystkie swoje myśli na zewnątrz. Pisze o tym, że jest w depresji. Znowu twierdzi, że ma w tej chwili to poczucie, prawda, extrasensory perception, prawda? I znowu jest ten motyw tego mózgu ust, prawda? I wreszcie tu jest prawie koniec, prawda? Pisze, że się znajduje jak w puszce do koncert. Jest przygwożdżony. Mówi, czuję się jak Chrystus na krzyżu. Każdy mój ruch psychiczny mnie tak samo boli jak Chrystusa. Przybite gwoździami ciało było na krzyżu, prawda? I to już jest zdjęcie, to już jest obraz na dzień przed samobójstwem, gdzie jest kompletna pustka i rozpoczęte wydmuszki, które są jego autoportretem. A więc tak mniej więcej wygląda kronika schizofrenii. Ta ekspresja schizofrenii jest wynikiem kombinacji czynników genetycznych i środowiskowych i coraz więcej danych wskazuje na to, że schizofrenia jest chorobą rozwojową. Chodzi o to, że kiedy tworzy się nasz mózg, to nasze komórki z środka jak gdyby wędrują na zewnątrz, ażeby zacząć tworzyć korę mózgową. I takie komórki ślizgają się po tak zwanych komórkach promienistych, chyba radial cells, prawda? I zaczynają budować płytę korową, a potem poszczególne warstwy kory. Taka kora, prawda, tutaj widać, jest ciągle ta część pośrednia, gdzie te komórki normalnie wędrują i zaczyna się ta kora, gdyby budować, prawda, tutaj od dołu coraz to wyższe warstwy. Tak jest normalnie. Teraz w schizofrenii dochodzi do zaburzenia tego procesu, te komórki nie wędrują dobrze i zaczynają się wykształcać wadliwe połączenia. No, jest to rzecz bardzo niekorzystna, ponieważ to nie jest optymistyczna, nie jest to optymistyczna wizja, prawda, która mówi, w jaki sposób można byłoby zapobiegać schizofrenii, ale wiele rzeczy popiera tą neurorozwojową hipotezę. Po pierwsze, wyniki badań anatomicznych. Wiadomo, że są poszerzone komory. Wiadomo, że w badaniach cytoarchitektonicznych widać, że wśród komórek normalnych są takie komórki tej płyty podkorowej, z której miała się tworzyć normalna kora, prawda? Ale tak samo bardzo ciekawe były badania epidemiologiczne. Otóż one wskazywały, że na przykład choroby wirusowe, głód albo stres psychologiczny w drugim trymestrze ciąży zwiększają ryzyko wystąpienia schizofrenii potomstwa. I takie badania, no to po pierwsze, mówi się, że bardzo wiele schizofreników to jest ludzi, którzy się rodzili późną wiosną. Głód. Klasyczny taki przykład to były badania z Holandii. Mianowicie w Holandii w roku 1944 Niemcy odkryli całość jedzenia i głód, jaki tam wtedy panował, był taki jak głód na Ukrainie w latach 30. Ludzie umierali z głodu. Okazało się, że potem kohorta urodzona w wieku, w tym okresie, która przyjadł na okres, w tej kohorcie znajdowało się znacznie więcej schizofreników. Przecież pamiętaj, że schizofrenia jest chorobą, która się ujawnia dopiero w okresie dojrzewania, także dopiero 16-17 lat życia, prawda, dopiero wtedy ta schizofrenia widać, chociaż istnieją pewne cechy prodromalne, które występują wcześniej. I wreszcie ze stresem, stres psychologiczny, to też były badania z Finlandii, bo jeszcze robiono tak samo badania z grypą w Finlandii i też robiono takie wielkie grypy w Helsinkach, znowu potem, kilkanaście lat potem wysypała się schizofrenia. A stres psychologiczny były badania, była wojna fińsko-rosyjska w 1940 roku i w czasie tej wojny oczywiście dużo fińskich żołnierzy zginęło. I teraz okazało się, że wdowy po tych żołnierzach, które dowiedziały się o śmierci męża, będąc w drugim trymestrze ciąży, w
w swoich dzieciach, w tym pokoleniu wystąpiło znacznie więcej schizofrenii niż u tych wdów, które straciły męża, kiedy były w pierwszym albo w trzecim trymestrze. Dlaczego drugi trymestr taki ważny? Bo to jest okres organogenezy i neurogenezy, wtedy właśnie kształtuje się mózg.